Dzień dobry, witam Was serdecznie i gorąco 20 grudnia. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Ja chciałabym z tego miejsca, z tego miejsca chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia Ewie z kanału Kosmetyczny Koktajl. Także kochana, wszystkiego najlepszego. Właśnie, że nie patrzę tak w kamerkę, ale idę do pracy właśnie. Także wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale przede wszystkim zdrowia. Także raz jeszcze Happy Birthday. No, a ja co? Ja popitałam do roboty. Teraz mogłam się na sekundę do Was odezwać, no bo idę, ale ja już dochodzę, jestem bardzo niedaleko, a po sprzątaniu dzisiaj idę na paznokcie. Także może Wam pokażę właśnie jakoś w międzyczasie, albo jak się będą robić, a jak nie, to pokażę Wam po efekt końcowy. Ja już jestem prawie na miejscu, także życzę Wam przemiłego dnia i później popołudnia, a ja odzywam się do Was niebawem. Tak, słuchajcie, bo się pomyliłam, gdzie mam wejść. No, nie, dobra, następna brama. Okej, to ja się z Wami żegnam i odzywam się do Was niebawem. Hejo, hejo, jak widzicie, ja już właśnie jestem u Pati na pazurkach i będziemy robić takie cudeńko tym razem. Nie wiem, czy tutaj światło Wam to odda. Na pewno Wam pokażę też po. Będzie robiony miks tej pięknej, pięknej czerwieni. 100, chyba 80 bodajże numerek. Za chwilę będziemy sprawdzać. To jest oto tutaj cudeńko. Teraz Wam pokażę. Zobaczcie. To jest blink, blink. To jest błysk. Ładny. A ja Ciebie miałam ostatnio nagranego. No, coś mówiłeś i... A, czekaj, co to było? A, że chyba kaszlałeś, nie? Ja mówiłam, że kaszlowanie przeczekamy, a Aleks mówi kaszlowanie? Ja mówię, no, się nagrało, nie wycięłam. No, także tak to właśnie wygląda i oj, będzie właśnie zrobiona ta czerwień, czyli ta sto... O, ale pięknie się mieni, zobaczcie. Jeszcze Wam później przy tym LEDowym tutaj pokażę. I jeden będzie właśnie biel z pyłkiem. No, a zobaczcie w ogóle i powiedzcie mi, jak tu się zdecydować? No jak się zdecydować na jeden? To się nie da. Nic się nie da. Tu w ogóle też właśnie widzę kątem oka mój poprzedni. Najchętniej to by się wszystkie chciało. No, także siedzimy, dziabamy, robimy. Efekt końcowy oczywiście Wam pokażę. No wiadomo, na sam koniec. Także trzymajcie kciuki i wyczekujcie. I jak będziecie miały zapytania co do numerku, co do czym wszystko było robione, oczywiście jest to semilak, to już mogę teraz powiedzieć. Ten drugi chyba też semilak, tak? Mhm. Tak. Drugi też semilak, wszystko semilak, z tym, że wszystko Wam później opiszę. Dam Wam opis do kolorów w opisie pod filmem. Także tak to wygląda i odzywam się po... Lecimy do lampy. A tutaj. Hejo, hejo! Witam się z Wami. Właśnie już dotarłam do domu. Byłam jeszcze po zakupy, ale to może Wam pokażę, siądę na tyłek, bo teraz za chwilę cupnęłam, ale chyba jeszcze muszę wyjść do sklepu. Zaraz właśnie muszę pokukać, co muszę zrobić, bo dopiero dosłownie przez sekundę przyszłam. Pokażę Wam właśnie pazury. Wyglądają tak. Jak zwykle nie ma tu efektu, powinna być lampa, ale uwierzcie mi, że są przepiękne. Zrobiłam sobie czerwony brokat i biały, taki z pyłkiem. Biały jest z pyłkiem, czerwony już był taki od razu, 180 bodajże, prawie jak ta moja mata, tylko mój bardziej czerwony. Wyglądają przepięknie, nie patrzcie na te podrapania. Podrapania to zasługa pracy mojej, no, kartony. Także przepięknie. I zobaczcie, dzień niespodzianek normalnie, dzień prezentów. Dostałam prezencik jeszcze, nie dość, że poszłam ja do kosmetyczki, to jeszcze od kosmetyczki dostałam prezent. Podejrzewam jedną rzecz. Takie dostałam piękne opakowanie i uwaga, a w opakowaniu z OPI Cuticle Revitalizer Oil. Jakiś olejek różany, słuchajcie, olejek różany do skórek. Super, mega się cieszę, bardzo Pati dziękuję, bardzo. Zaskoczyła mnie strasznie, szczerze, to myślałam, że tam jakaś czekoladka jest. Wow, jakie fajne opakowanie. Super ekstra, bardzo się cieszę. Mega, dziękuję bardzo. I patrzcie, to nie wszystko. I dostałam jeszcze, o, znam to. Fajny, super krem do rąk na kolejny, ale się cieszę, na zimę. Zobaczcie, to jest tego Marshmallow Hearts
krem do rąk, do suchych dłoni z olejkiem aprikot, to jest co? Morela chyba i witaminą E z Trickle Moon. Super, z tego co mi się wydaje, to będzie bardzo ładnie pachnieć, ale zaraz Wam to potwierdzą, czekajcie. Niam, 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 ten aprikot chyba. Ale to pachnie, czekajcie, muszę wycisnąć mocniej. Muszę to wyczuć, uwaga, ale fajny, gęsty, lubię taką konsystencję. Super, 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 będzie ekstra, bardzo, bardzo dziękuję. Fajny. Jak masz mam. No, ale bardziej coś z owocem jeszcze. Subcio. Także tak by to wyglądało, to są moje pazurki, właśnie wróciłam, robiłam też brywi, zaraz Wam się odwrócę i pokażę. I tak wyglądają moje brwi. Nie chcę pokazywać Wam przy tym żółtym świetle, bo naprawdę nie jest ono korzystne. No ale widzę, że teraz już w ogóle nic nie widać. O, może tu Wam pokażę. Nie wiem już, gdzie mam stanę, żeby było tu dobre światło. Ale w każdym razie widać kształt, więc mega się cieszę. Teraz będzie mi łatwiej je po prostu malować. No i właśnie pazury. Pazurki wyglądają. Nie widać, no nie widać, no nie widać. Jeszcze ten zoom. No, włącz się. Dzięks. No, także tak wygląda. Tu się już gdzieś maznęłam. Już widzę, że gdzieś się czymś maznęłam, brudziłam. No tak jak mówię, jeszcze byłam w sklepie, także zaraz Wam będę może pokazywać, co kupiłam, o ile się nie okaże, że jeszcze muszę wyjść. Także za chwilę zobaczymy. Patrycji bardzo dziękuję. Jestem mega zadowolona i z brwi, i z paznokci. Bardzo, bardzo mi się podobają. Są mega świąteczne. Super. Naprawdę super. No i co? I ogarnę tutaj wszystko, co trzeba i się do Was odezwę może w takiej wolniejszej sekundzie. I hejo, hejo, robaczki, ja właśnie wróciłam do domu, czekajcie, bo normalnie nawet nie mogę tego telefonu ustawić. Oczywiście odzywam się z szafki, zresztą to widać i właśnie próbuję to tak ustawić, żeby nie było zbytnio widać, ale chyba się nie da, słuchajcie, dzisiaj już mi się nic nie udaje. Właśnie wróciliśmy ze sklepu, słuchajcie, jest 6:30, więc możecie sobie wyobrazić, jak wygląda mój dzień wolny? Właśnie tak, że nawet nie miałam. Mój jedyny czas wolny to był na paznokciach i to też nie do końca, bo to też wiecie, jak to jest. Tutaj coś trzeba zrobić, tam coś zrobić, niby gadu gadu, pitu pitu, ale człowiek w myślach gdzieś tam i tak już myśli, co tu zrobić dalej i tak dalej. Więc z paznokci jestem zadowolona, już Wam pokazywałam, są przepiękne, bardzo mi się podobają. Brwi bardzo mi się podobają, też możecie zobaczyć. Są robione, właśnie Patty mi właśnie zrobiła bardzo ładnie w miarę jej możliwości, oczywiście moją niedorobioną lewą brew. I co, pokażę Wam co kupiłam, pewnie już tu wszystko jest wymieszane, już nie pamiętam co jest skąd, nieważne zresztą to jest, skąd jest co, co jest skąd, no wiecie o co chodzi. Skąd jest co, ani na odwrót. Ja jestem zmęczona, jestem padnięta, po prostu padam na pysk, ale Wam pokażę. Więc pierwsza siata wyleci. Słucham. Nie. Więc tak, o widzę, już to jest Aldi, bo widzę po gazetce, bo wzięłam sobie gazetkę z Aldika, czyli jak od Patrycji poszłam do Krzysia, bo jeszcze go strzygłam. No, ja strzygłam. I jeszcze od niego sobie użyczałam jakieś garnki, bo przecież nie będę specjalnie kupować garnków tylko i wyłącznie na święta. No, to co? Co nie wiem, co ja mówiłam. A, to, że zaszłam do Aldika, zmęczona. Tu zakupiłam takie ładne skarpety. Nieważna cena, czekajcie, poprzesłaniam. Takie świąteczne, bardzo ładne, mięciutkie, milutkie w Aldiku zakupiłam dla jednej tutaj z dziewczyn z kumpeli. Jako taki skromny drobiazg od Mikołaja. Więc to jest jedna, i to jest chyba dwupak, tak? Ja się spojrzałam, tak, dwupak. Takich fajnych. I drugie są takie, bo mam tu dwie dziewczyny, z którymi umówiłyśmy się, że robimy sobie prezenty. Jeszcze mam do ogarnięcia Karolcie moją, już więcej kupię, ale już niestety dzisiaj nie zdążyliśmy. A tam, gdzie byłam, tego, co ona chciałaby i lubi, nie było. Więc ją muszę jutro ogarnąć. Nie wiem, jak to zrobię, bo to też idzie na sprzątanie i jeszcze po południu do Królasa. Więc dalej, zakupiłam taką zapiekankę, zapiździankę, Carlos Deep Dish, tu dwa razy cheese, dwa razy serowa taka ta.
Kolejna to jest taka, co mi smakowała. Chicken and mango flatbread, czyli taki bardzo na cienkim cieście. Chlebek właśnie z kurczakiem i mango i tak dalej, i tak dalej. Dalej, co zakupiłam? Zakupiłam sweet chili chicken sizzlers, czyli takie, wiecie, takie filety, że tak powiem, takie steakowe. Steaki, wiecie, o co chodzi. O smaku sweet chili, także super. Następna pizza, bo jak już tam byłam, to po prostu chciałam mieć zapas tych, które tam lubię. Sweet chili chicken. Ja uwielbiam po prostu, uwielbiam taki smak. Więc mamy zapas pizzy. Dalej zakupiłam, dla kogoś to zakupiłam i zapomniałam dla kogo, nieważne, ale chyba dwie kupowałam. Tak, mam tutaj dwie czekolady, dla kogoś powędrują, o i się chyba złamały, nieważne. Dwie czekolady, które komuś wręczę w robocie i do tego będzie karteczka, także kolejne dwie, a tutaj gdzieś miałam, o tu mam dwie, które biorę jutro na sprzątanie do państwa, do których idę, ich jest dwoje, więc po czekoladzie dostaną i karteczki również. Dalej, zakupiłam strawberry, ten taki deserek, galaretka, ciastko i bita śmietana, bardzo lubię. Dalej skusiłam się na zapach, który rzekomo, gdzieś wypatrzyłam to na kanale, słuchajcie, na YouTubie, że rzekomo, paragon, trzy dyszki, rzekomo przypomina, jest to jakiś niby tani, bardzo zamiennik, odpowiednik w sumie Jo Malone. Na pewno troszeczkę tak wygląda jak Jo Malone perfumy, ale czy to będzie, słuchajcie, ja tam z Jo Malone to chyba znam tylko jeden zapach, któryś mi się podobał, nie pamiętam jak się nazywał nawet. Woda jeszcze cytrynowa, więc jeszcze woda cytrynowa dla dzieciaków do picia, a świeczka to jest taka, numer 3 wybrałam, ponieważ ten mi się najbardziej podobał. No i zobaczymy, to jest pomegranat, także ten zapach podobał mi się najbardziej z tych, co tam był. Nie pamiętam ceny, coś około chyba 4 funtów. I wzięłam też room spray, też ten sam number, czyli number 3. Number 3, czyli numer 3, pomegranat. Tak wygląda. Jest faktycznie troszeczkę tak wizerunkowo zbliżony do Jo Malone. Ale czy to będzie taki zapach, to Wam nawet nie powiem, choćbym chciała, bo ja nie znam Jo Malone zapachów. Nie jestem jakąś tam zwolenniczką ich. Nie wiem, no podoba mi się, tyle mogę powiedzieć. Czekajcie. O, żebym sobie sikła na twarz. Ładny, no podoba mi się, więc jako room spray będzie naprawdę super. Wezmę go właśnie do łazienki, tam gdzie kociaki mają kuwetę. A świeczkę jeszcze nie wiem, może tu, gdzie mi się skończy ta gingerbreadowa. Więc to są te dwie rzeczy, pudełko oczywiście do wyrzucenia. Lecimy dalej. Aha, i jeszcze te serki Camembert. Dwa cranberry. Cranberry dip. Aha, czyli tu jest jeszcze sos z żurawiny. Dwa sosy z żurawiny i dwa serki Camembert. Także też fajnie, bo kiedyś już je kupowałam, więc są fajne. Dalej lecimy. To już jest chyba siata z Azdy. Na razie nie mylę. Tu Gracjan sobie wybrał papadumsy. Także papadums. Dalej, ja wzięłam groszek i na obiad, i być może do sałatki go wykorzystam, jak będzie dobry. Dalej. Zakupiłam karmę kociakom, zapas już od razu. Wiejską, tutaj mamy, co tu mamy? Polędwica pieczona z kurczaka. Także takie dwie, jeszcze jakieś tam szyneczki, kiełbaski. Tu mamy co? Gracjan sobie wziął serek Danio. Azdę, prawie trzy dyszki. Luz bluz, nic tylko zapierdziela, słuchajcie, na spożywkę. No i oczywiście bigos na święta. Bigos, który będziemy wcinać. Wzięłam, mam nadzieję, że starczy na razie. I tutaj też prawie trzy dyszki. No, stówka pękła jak nic. Powiem, że masakra jakaś. A idź teraz to zarób. No, więc bigos wzięłam razy ile? Tu mam trzy. Nie wiem, albo razy 3, albo razy 4, już nie pamiętam. Oczywiście te chopped tomato, chciałam powiedzieć potato, czyli te takie gniecione pomidorki, będę chciała do ryby po grecku też. No i jedną taką gorącą czekoladę z cranberry, highlights, low sugar i fudge. Ten smak taki. I ja nie chcę tego jako kawę, jako czekoladę, tylko jako posypkę. I odłożone, lecimy dalej. Kolejna siata, czekajcie. No to jest tak, hol z szafki z siaty. O.
chipsy, wybrali sobie prawn cocktail. Tutaj właśnie jest kolejna rzecz, która mi się spodobała. Taki świąteczny kubek dostaną dwie dziewczyny ode mnie. I tu w środku właśnie będzie zestaw skarpeciorów. Taki będzie prezent. Skarpety, kubas i pewnie jakaś tam czekolada, coś jeszcze wymyślę. O, żeby nie było, to są siostry, więc dostaną dwa takie same. Bardzo mi się spodobały te kubki. Oli też mi je doradziła, bo tam miała troszeczkę dylemat. Były takie ładne też Mikołaje, ale niepraktyczne. Ładne, ale niepraktyczne do picia. A tak to będą takie fajne mini zestawiki. Dalej, Oli sobie wzięła swój ulubiony makaron z sosem tomato, czyli pomidorowo-cebulowo-ziołowym. Dalej, ja wzięłam przyprawę do ziemniaków. Mam ochotę też ostatnio napieczone ziemniaki, tylko nie bardzo kiedy mam je zrobić. Chipsy, dzieci sobie wybrały. To są te jakieś Walkersy Sensation Spicy Chili, czyli tańskie, słodkie chili. Dalej wybrałam takie ciastko Xmas Chocolate Loaf Cake. Takie w kształcie choinki i to jest double chocolate. Dalej, kukurydza. Zamiast w puszce postawiłam na kukurydzę teraz taką do lodówki, bo będę dużo potrzebowała, więc wolałam wziąć większą paczkę. Ona jest dobra, jak się dobrze tak odmrozi i zrobi na świeżo. Świeżo odmrożoną. No i co? My tu mamy morliny, jakaś tam kiełbacha taka. Marchewki. Marchewka jest mi potrzebna do ryby po grecku. Przede wszystkim. Dalej dzieciaki wzięły sobie te takie, jak się to nazywa, takie placki. Cztery bigosy i czwarty bigos, czyli cztery bigosy spokojnie nam wystarczy, bo jak ja dla nas biorę, to jeden jest na nas troje, więc z palcem w nosie starczy na święta. No i co, jak będzie trzeba, to się dokupi. Red Bulle. Wzięłam Red Bulle, gdyż cztery Red Bulle były po 3 funty, czyli taki wiśniowy ten syrop. Jeszcze nie dopiłam, słuchajcie, mojego tego imbirowego, bo jakoś mi nie wchodzi. Jednak to nie był dobry wybór. Jabłka, jakie będę potrzebować do sałatki warzywnej. Warzywa, jakie będę potrzebować do sałatki warzywnej. Uwielbiam. No i co? I wzięłam extra large Scottish chicken i takiego kurczaka ze zgrabnymi nóżkami wybrałam. Także ten kurczak jest do 24, więc wszystko super. Ja sobie go przygotuję dokładnie 23, żeby na 24 był smaczniutki. Co? I chyba to wszystko. Jeszcze mam torbę, którą wzięłam od Krzysia, ale to są właśnie rzeczy, które od niego sobie pożyczyłam. Tak naprawdę ja nie przywiozłam z Anglii zbyt wiele garków, sztućców i tak dalej, a planuję mieć gości na święta, dlatego zapożyczyłam sobie i blachę, jakieś tam naczynie i patelenkę, bo mam tylko jedną, więc żeby mi nie zabrakło, to pożyczyłam od niego. No i co? Ja jego zresztą i tak nie będzie z nami na święta. I to by było na tyle. Ja się z wami teraz chwilowo żegnam. Muszę to wszystko porozkładać, tego jest naprawdę sporo. Tak patrzę, że to wszystko. Poczekajcie, coś wam pokażę. Nagrywam. No, także taką zabawkę, słuchajcie, wyszukałam u Krzysia, to jest nasza. Ja to dzisiaj chyba w lumpku wytargałam. Fajna, ładna, podoba mi się bardzo, także będzie nam jeszcze tutaj umilać czas. Dobra, ja z wami żegnam rybki i co? I odzywam się do was niebawem. Dobra, słuchajcie, właśnie tak sobie chciałam wstawić wodę. Zapalimy sobie świeczkę, od razu wam powiem, jak ona pachnie. Tak jak się, wiecie, rozpali, tylko nie bardzo wiem, gdzie ją postawić. Czekajcie, ma dwa knoty, to już tyle mogę wam powiedzieć. Już zapalamy. Okej, dwa knociki. Może sobie postawmy ją, nie wiem, może wy... Tutaj już stoją, widzicie? Tutaj już jest świeczka. Ona niech się dopali do końca.
Tu co prawda nie ma, ale są światełka i jest wosk, można tam wosk postawić. Tutaj, jak widzicie, też jest, o, jest jedno światło, drugie światło. A tu chyba nie mamy, znaczy mamy zapach, ale nie mamy świeczki. To sobie ustawmy. Postawmy świeczkę, to jakiś papier, spoko, od razu zabieram. No, także tak, tu na oknie są ozdoby. Tu generalnie ten kocyk właśnie tu położyłam. Dzieciaki mi jeszcze ciuchy zostawiły, zaraz to wszystko runie. Czekajcie, bo chcę włączyć tą poduszkę, gdzie jest ten cypelek. No, jedną ręką. To się kury moca, wiem. I zapala poduszkę, o, tak wygląda. I tutaj unicorn pilnuje. Zróbmy sobie nastrój, wystrój. O, dlaczego nie? Odpadają mi trochę, słuchajcie. Kiepsko się poprzyklejały na tą taśmę. Musiałabym to przykleić na te takie te inne zaczepy. Widzicie? To tu mi odpadło. Zaraz wam pokażę, gdzie to było w ogóle. O, tu jest taśma. Sama ta taśma jest tak ciulowa. Ja dziś mam, ale nie przezroczystą właśnie. Ja nie chciałam tutaj, wiecie, żeby był ślad. No, ale przykleiłam teraz jedną ręką, naprawdę. Mistrzostwo świata, słuchajcie, nic nie zrobiłam. Dobra, nieważne. W każdym razie bardzo ładnie to wygląda. Czekajcie, biorę ten papier. I tu właśnie jeszcze ta mgiełka fajna taka. Berry Spice, naprawdę bardzo ładny zapach. Notesik. Monia, oczywiście druga, bo tutaj jest jedna. I karteczka, i co? Czekajcie, tutaj mam też od Moni, to jest też od Moni właśnie. To od Moni, tu jest Monia, tu są od Was pamiątki, kto tutaj pamięta, ten wie, co tam jest. Tu dostałam od Pasquala, od pracownika naszego, od naszego teamu z pracy, dostałam pamiątkę. Tu są też od mojej świętej pamięci babci, znaczy po mojej świętej pamięci babci, przygarnęłam co nieco. Jest coś od Gagaci, jest coś od Asi. I od wielu, wielu innych. Tu co? Tutaj sobie trzymam właśnie chyba jedną przechwycę do łazienki. Końcówka mojego Versace, karteczka. Tu też to się świeci, ale teraz nie będę świecić. Perfumki, tu kasa dla... no nie moja. To jest do przekazania. Co? Dobra, tu wszystko. No, włączyła się reklama, słuchajcie. Tutaj też są światełka, ale muszę już wymienić baterie, bo już są słabe. O, i na oknie jeszcze też są światełka. I mam jeszcze jedne światła, które właśnie chciałam tu jakoś wymodzić. Jeszcze nie wiem, gdzie je powiesić, ale już wam pokażę. O, widzicie? Takie. Takie, ło, będą. O, i z takimi funkcjami. Także jeszcze nie wiem właśnie gdzie. Na razie je tu przetargałam i zobaczymy. Zobaczymy, gdzie wylądują. Zaraz zgasimy sobie światło. Baby. O, tak jest. Takie cieplejsze światło, tu troszeczkę zimniejsze, świeczuszka, poduszka, jest naprawdę klimatycznie, jak tak tutaj wiecie, to żaden telefon nie jest w stanie tak odwzorować i jakby Wam oddać tego wszystkiego, jak tutaj to wszystko wygląda. To w rzeczywistości jest takie przytulniejsze. Jeszcze nie zaświeciłam schodów na razie nie świecę. Tutaj przeniosłam tego renifera, tu jeszcze też, o, może tu dorzucę woska, o, niech się pali. Widzicie? To już jest taka ozdoba właśnie świąteczna. Tu oczywiście moja familia. No i na razie włączyłam tylko lampki na okno. Choinka nie musi się świecić, bo na razie nie ma potrzeby. Widzicie, ja jeszcze coś wymyśliłam. Zapomniałam się Wam pochwalić. To w ogóle moja kolekcja kubasów właśnie. Też mi gdzieś tam pisałyście w komentarzach. Tak, mam kolekcję, zobaczcie. Jest Costa, jest McDonald's. Są dwa takie, Starbucks Junio, Costa, tu z tyłu co jesteś? Też Costa, ten taki brązowy. No, także mega się cieszę, mam wszystkie kubasy. Ja to porąbany człowiek jestem na tym punkcie. I jeszcze tu jest Costa, tak, Starbucks, sorry. I tu jest jeszcze Starbucks. Także smacznej kawy, o, musi być i teraz wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. A co Wam chciałam pokazać? Widzicie tutaj ten taki biały pasek? To ja właśnie Wam coś pokażę. Tylko czekajcie, niech się odnajdę. Taki bajer. I tu jest drugi bajer. I pokażę, co ja tu wymodziłam. O, tak sobie wymodziłam. Fajnie? Piszcie, czy fajnie, bo mi się podoba. Ja sobie sama daję łapkę do góry. Słuchajcie, ja to jednak jestem. Jestem dzikus.
No, także żarty takie, słuchajcie. Tam musiałam tak zawiesić na tej belce. I nawet ładnie, nawet mi się to mi się bardziej podoba niż tu. Takie schowane. Ale wiecie, że ja w Anglii miałam i to są te właśnie LEDy z Primarka, jakbyście pytały, po 2 funty. Na bakterie. No, na baterie. Także bardzo ładnie to wygląda. A tu jeszcze muszę się Wam pochwalić. Pod Moni, mojej kochanej strojkiem, przepięknym zresztą, który ja dostałam kalendarz od synka ze szkoły. Taki o. I sam malował, także proszę o łapkę do góry dla synia. A herbatkę to sobie właśnie chciałam tu wylosować. Czekajcie, te prezenty podposuwam. Otworzymy też kalendarz zaległy. A herbatkę nie otwierałam już dawno. A wiecie, co się stało? Wyłączyło się. No, samo. Dobra, tej koperty. Poczekajcie, muszę je odrzucić. I otwórzmy sobie, co my mieliśmy? 18? Nie. Tak. Tak, trafiłam. 18. 18. Uwaga, jest. 19. Jest. I 20 za dziś. Jest. Mamy. I jutro otwieramy 21, 2, 3 i 4. Dobra, nieważna tutaj jest. Nieważna jest kolejność. Co my tutaj mamy znowu zaległego? Słuchajcie. Proszę się pokazać. Christmas selfie. O! Czyli zdjęcia selfie. No to będą. W którymś tam filmie, w vlogmasie. Tu jest chyba coś na rozdanie. Mak. Róż z maka. Wybieramy i oglądamy film świąteczny. Czyli powiem Wam, jaki filmik świąteczny obejrzałam z dziećmi. Może Wam kawałeczek też nagram. Ale chyba nie wiem, czy będę mogła z głosem. Okaże się. Także trzy karteczki. Już dwie, bo jedną zgubiłam. O Boże, Aga, Aga. Także to są takie karteczki i zostaną nam kalendarze. Chyba nie otwieraliśmy dzisiaj, nie wiem już nawet. Teraz zrobimy sobie jednak herbatkę, woda się zagotowała. Może odwrócę. Zrobimy sobie losowanie herbat. Czekajcie, przymieszam, nie patrzę, żeby nie było. Dobra, mamy. Time out. No, także wypijemy sobie time out. Ja sobie zalewam i się do Was odzywam niebawem.